Dzień dobry, witamy Państwa jak zwykle w niedzielę tuż po południu. I w nowym roku, Cezary Jastrzębski. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Robert Szumielewicz. W nowym roku 2021, nowy rok powitaliśmy 1 stycznia, ale mieszkańcy tej miejscowości, o której dziś powiemy, w tej chwili już ponownie miasta, zdradźmy od razu, czyli Wodzisławia, ten nowy rok mieli wyjątkowy. Podobnie zresztą jak to wyglądało w ostatnich latach w odniesieniu do wielu miast, wcześniej wsi, a jeszcze wcześniej miast też. W naszym regionie, które rzeczywiście świętowały to przywrócenie praw miejskich. Chociaż oczywiście mówimy, że to skomplikowana sytuacja i nie taka oczywista. Rzecz jasna, że prestiżowo to motyw bardzo ważny, ale no, wiele środowisk nad tym się często zastanawiało, czy jednak wnioskować o przywrócenie praw miejskich, dlatego że obawiano się utraty różnego rodzaju dofinansowań związanych właśnie z terenami wiejskimi. Natomiast sytuacja wygląda, że Rzeczywiście w ten sposób współcześnie, że no, nie ma tutaj się czego obawiać. Zobaczymy, jak będzie w przyszłości, ale wydaje się, że nie tylko z punktu widzenia prestiżowego, ale z punktu widzenia nawet możliwości rozwojowych, ten charakter miejski jest niezwykle ważny. A jeśli weźmiemy pod uwagę takie powiedzenie, które funkcjonowało od średniowiecza: powietrze miejskie czyni wolnym. No to chyba wydaje się, że żadne pieniądze tego nie zastąpią i nie zrekompensują sytuacji, gdy nie czujemy się wolni, w przeciwieństwie do tego, gdy rzeczywiście powietrze miejskie czyni wolnym. Także mieszkańcy Wodzisławia po długim czasie, kiedy tych praw miejskich nie posiadali, miejmy taką nadzieję, czują się wyjątkowo wolni w tej chwili. Wiemy, że Wodzisław utracił prawa miejskie w 1869 roku. My oczywiście zaczniemy od początków tej miejscowości, bo pierwsze zapiski pojawiają się już w XIV wieku. I tak jak wspomniałem, że wiemy, kiedy prawa miejskie Wodzisław utracił. Ale tych początków Wodzisławia związanych z miastem chyba za bardzo nie znamy. Nie znamy, no i w związku z tym Wodzisław nie znajdował się w gronie osad, które hucznie obchodziły różne jubileusze związane z charakterem miejskim. Niekoniecznie musiał to być jakiś okrągły jubileusz, ale bardzo często społeczności miejscowe mobilizowały się z okazji jakiegoś okrągłego, tak jak mówimy, 675. No i też dobra okazja do tego, jeśli mieliśmy jakieś powody, jakieś inicjatywy, jakieś przedsięwzięcia, żeby świętować rocznicę uzyskania praw miejskich. No ale niestety w Włodzisławiu sytuacja wyglądała bardzo nieciekawie i nadal wygląda. Bo nie mamy informacji, miejmy nadzieję, że może kiedyś jakieś źródła nam wskażą na konkretną datę, kiedy to Wodzisław prawa miejskie otrzymał. I dlatego też mówimy w kategoriach no, wieków, a nawet niewykluczone, że możemy się mylić. Jest taka data już dokładna 1508 rok kiedy wiadomo, że Wodzisław otrzymał prawa. Niemieckie, konkretnie nawet magdeburskie, czyli wzorowano się na rozwiązaniach z Magdeburga, ale to była sytuacja nie tyle z nadaniem praw miejskich, co na prośbę mieszkańców i właścicieli rodziny lanskorońskich, przeniesiono Wodzisław, z prawa polskiego na prawo Niemieckie. To oczywiście były różnego rodzaju ułatwienia, które przyczyniały się do wzrostu samorządności i do wzrostu pozycji ekonomicznej miejscowości, więc te ułatwienia były niezwykle ważne, ale z nimi mieliśmy przecież do czynienia już od XIII wieku. Wtedy to przecież liczne miejscowości w naszym regionie przechodziły z tego prawa polskiego, takiego tradycyjnego, nie do końca określonego. My do końca nie znamy różnych szczegółów związanych z tego typu jurysdykcją, no ale już w XIII wieku zmieniały swoje położenie w tym sensie, że udoskonalały funkcjonowanie tych swoich osad, a więc Wodzisław trochę późno sięgnął po ten instrument kiedy uzyskał te prawa polskie, już mamy problem. Przyjmuje się, że to był rok 1366. I to był czas, kiedy zarządów Kazimierza Wielkiego nastąpiła sprzedaż wójtostwa. I wtedy mieszkaniec Wodzisławia, który miał na imię Florian, to wójtostwo zakupił, czyli od razu możemy taki wniosek wyciągnąć. Osada była wówczas ośrodkiem królewskim. No ale to jeszcze nie oznacza, że w tym roku prawa miejskie Wodzisław otrzymał. W związku z tym przenosi się ten czas hipotetycznego otrzymania praw miejskich na początek XIV wieku, czyli na czasy rządów ojca Kazimierza Wielkiego, a więc Władysława Łokietka. Chociaż my musimy pamiętać też, że no jeszcze jest problem tego Wodzisławia Śląskiego, czyli miasta podobnie się też nazywającego jak nasz Wodzisław, więc czasami następują jakieś pomyłki dotyczące wyszukiwania źródeł w kontekście jednej czy drugiej miejscowości. Zresztą one obydwie początkowo były zapisywane inaczej, nie Włodzisław, tylko Włodzisław. I to obydwa te miasta tak się nazywało, w związku z czym no, językoznawcy wychodzą z takiego założenia, że jest to typowa nazwa odosobowa, dotyczy również naszego Włodzisławia. Czyli dotyczy osoby, która no, Władysław miała na imię. Oczywiście aż nas korci, żeby odnieść to do Władysława Łokietka, no ale raczej trudno nam tutaj jakieś takie jednoznaczne powiązania wskazać. Natomiast rzeczywiście te dzieje Włodzisławia, które my znamy już z dokumentów dotyczących parafii, a więc wiemy, że w 1335 roku istniała parafia pod wezwaniem św. Marcina i św. Małgorzaty Dziewicy, w związku z czym no, już myślimy tymi kategoriami, że musiała to być osada mająca pewne znaczenie, skoro ośrodek w administracji kościelnej już tutaj funkcjonował i, i dlatego też te hipotezy dotyczące praw miejskich Włodzisławia odnosimy do czasów Władysława Łokietka, który, jak pamiętamy, zmarł w 1333 roku, ale od 1320 roku był królem. I w związku z tym właśnie też no, jest taki interesujący motyw dotyczący początków wodzisławia w tym okresie rozbicia dzielnicowego. Czy czasami nie miał już Wodzisław jakiegoś znaczenia, kiedy to przecież w pobliżu, nad rzeką Mozgawą i w okolicy miejscowości Mozgawa, no właśnie Właśnie wymieniana jest ta bardziej najpierw rzeka, a później Osada Mozgawa. Rozegrała się ta bratubójcza bitwa w 1395 roku. No i gdyby Wodzisław miał wtedy jakieś większe znaczenie, to niewykluczone, że mówilibyśmy bitwa. Pod Wodzisławiem. No i mamy tutaj więc no, sporo różnych znaków zapytania dotyczących tego miejskiego charakteru Wodzisławia. Jeśli chcielibyśmy o jakiejś genezie powiedzieć i stwierdzić, od kiedy to Wodzisław był miastem. No właśnie, bo ja jeszcze znalazłem taką datę. Przyjmuje się, że nastąpiło to około 1317 roku, i zastanawiam się, z czego może wynikać ta data. No właśnie, tutaj mamy ten problem dotyczący pierwszych wzmianek na, na temat Włodzisława. To są oczywiście pośrednie dywagacje, hipotezy, które wynikają z tych starań Władysława Łokietka o zjednoczenie naszego kraju i różnych wzmianek, które no pośrednio mogą świadczyć o tym, że Włodzisław już wtedy istniał, ale no trzeba myśleć kategoriami też właśnie tych pomyłek dotyczących Włodzisława Śląskiego. My tak do końca nie sięgamy, jeśli chodzi o wiadomości źródłowe dotyczące Wodisławia. Na pewno w związku z tym no, te hipotezy dotyczące XIV wieku niestety musimy ciągle rozpatrywać i czekać na pełniejsze źródła, które by nam to wytłumaczyły, skąd się te poszczególne daty biorą. Tutaj też nie mamy pewności, kiedy pojawia się kolejna data z XIV wieku, czyli 1370 rok, kiedy to znów Kazimierz Wielki w swoim testamencie sporządzonym 3 listopada. Jak pamiętamy, wiele razy wspominaliśmy o tym czasie związanym z królem, bo w licznych miejscowościach naszego regionu przebywał po polowaniu w lasach przedborskich, kiedy to w żeleźnicy. Doznał kontuzji. No, niestety, wszystko już zaczęło wskazywać na to, że być może właśnie po tym złamaniu nogi już tak łatwo się nie wykaraska i że zbliża się kres jego życia. W związku z czym 3 listopada został sporządzony testament królewski, i w tym testamencie król podjął taką decyzję, żeby przekazać Wodzisław przedstawicielom rodziny lanskorolskich. I od tego momentu. Mówimy już o tym, że aż do II wojny światowej ta rodzina była właścicielem Wodzisławia. To też jest taki, możemy powiedzieć event, niewiele jest miejscowości w naszym regionie czy w ogóle w Polsce, które mają historię związaną z jedną rodziną tylko i wyłącznie. Więc bardzo ciekawy moment, kiedy mówimy o takich charakterystycznych cechach Wodzisławia. Jest kilka takich problemów niezwykle interesujących. My zapewne dzisiaj zdążymy tylko potrącić niektóre strony, w szczegóły już nie wchodząc, ale, no właśnie na czym polega problem? Na tym, że do końca nie wiemy, czy testament królewski został wypełniony. Czy siostra Kazimierza Wielkiego, Elżbieta i Ludwik Andegaweński, czy oni zrealizowali tę decyzję królewską, ponieważ wiemy, że wiele innych decyzji testamentowych nie zrealizowali. Więc być może tutaj też mamy jakiś problem, chociaż jednak przyjmuje się, że od tego momentu przedbór. Tam wymienia się trzech braci, jeszcze pewne zaraz o landskrońskich przecież będziemy szerzej mówić, ale przyjmuje się, że przedbór właśnie wtedy przejął Wodzisław. No i o początkach w Wodzisławiu mówimy od 1370 roku, ale też ze znakiem zapytania, bo do końca tego nie wiemy, czy tak naprawdę było, czy też dopiero za jakiś czas lanskorońscy doczekali się wypełnienia testamentowej decyzji Kazimierza Wielkiego. No i w tych latach, kiedy lanskorońscy byli właścicielami Wodzisławia, te losy miejscowości, losy miasta były różne od rozkwitu do czasów takich niezbyt ciekawych. Na pewno to jest niezwykle interesująca sfera dotycząca Wodzisławia, czyli historia rodziny Landskorońskich. Rzecz jasna, jak to w życiu bywa, byli lepsi czy gorsi przedstawiciele, no ale tym niemniej wielkie księgi można by napisać i całymi tygodniami można by mówić o Landskorońskich. Spróbujmy więc, może jakoś uporządkować te kwestie, które dotyczą tej rodziny. Zresztą rodziny, która w pewnym momencie zaczęła używać nazwiska wodzisławscy, żeby podkreślić no, tę odnogę rodu, która wywodziła się właśnie z Wodzisławia i przez pewien czas, aż do XVI wieku używali tego nazwiska, a potem wrócili do tego swojego pierwotnego, czyli do określenia lanskorońscy, no, i na dobrą sprawę nawet ten epizod rzadko jest przypominany, że Wodzisławscy też istnieli jako odnoga rodziny Lanskorońskich. Czyli no, jest to rodzina, która pisała się bardzo często z Brzezia i Wodzisławia. Kiedy weźmiemy pod uwagę, że dzisiaj częścią Wodzisławia jest osada Brzezie, jest też druga część, czyli piaski wodzisławskie, więc dwie takie osady wchodzą w skład. Mimo, że samo Brzezie jest po drugiej stronie tej obwodnicy, która omija niestety Wodzisław, to musimy pamiętać, że nie powinniśmy mieć na myśli tego Brzezia, tylko chodzi o miejscowość pod Krakowską, z której to właśnie wywodzili się lanskorońscy. I potem oni, kiedy związali się z Wodzisławiem, kiedy przejęli okolice wodzisławskie, no to oczywiście utworzyli też... Brzezie to właśnie wodzisławskie, a nie to podkrakowskie. Lanckorońcy posługują się herbem zadora, który to herb nazywany jest też najczęściej inaczej płomieńczyk, dlatego, że w herbie przedstawiony jest srebrny lew, jest to głowa tego lwa tylko, no i z jego pyska wydobywa się czerwony wielki płomień. Stąd to określenie płomieńczyk. Warto pamiętać, że ten herb Zadora znajduje się m.in. w herbie Uniwersytetu Jagiellońskiego. I więc już po tym choćby możemy przekonać się, że rodzina musiała mieć wielkie znaczenie, skoro w takich miejscach możemy zetknąć się z herbem Zadora. No i rzecz jasna, że w czasie, kiedy właśnie władze sprawowali w naszym kraju piastowie lanskorońcy doszli do tego bardzo dużego swojego znaczenia, ale nie oznacza to, że i w następnych wiekach nie pełnili ważnych różnych urzędów. Ale może skoncentrujmy się na początku na tych pierwszych przedstawicielach lanskorońcych, którzy Związani byli, no, właśnie z Wodzisławiem, tym testamentem Kazimierza Wielkiego. No więc, gdybyśmy już zapomnieli o tym brzeziu między Bochnią a Wieliczką tamto brzezie jest położone to trzeba wziąć pod uwagę taki ciąg dotyczący przedstawicieli tej rodziny czyli wojewodę z Zbigniewa i niewykluczone, że jego synem Albo synowcem, no tego do końca nie wiemy. Też był Zbigniew, który miał trzech synów. Również Zbigniewa, który pisał się z Wielgomłynów. Drugim jego synem był Pakosław, a trzecim przedbór z Brzezia. I właśnie ten przedbór ma być protoplastą rodziny lanskorońskich. Kiedy przyjrzymy się takim podstawowym danym biograficznym dotyczącym przedbora. No to już po urzędach, które sprawował, możemy się przekonać, jaką ważną pełnił rolę, bo był podstolim krakowskim, był też marszałkiem królestwa w okresie panowania właśnie Ludwika Andegaweńskiego, podstolim był za rządów Kazimierza Wielkiego. I wtedy właśnie miała zapaść ta decyzja o przekazaniu Wodzisławia, no ale nie stracił zaufania królewskiego, kiedy rządy przejął Ludwik Andegaweński. Wobec czego, no równie dobrze, ten testament mógł być zrealizowany albo mogło być i tak, że dopiero po jakimś czasie Ludwik Andegaweński doszedł do wniosku, że musi przedbora wynagrodzić. Wiemy też, że w 1377 roku Przedbór brał udział w wyprawie Ludwika Andegaweńskiego przeciwko Litwie. No i w związku z tym o nim mówimy jako o protoplaście rodziny Landskorońskich. Jego synem był Zbigniew, no nie dziwi nas to, to imię się często w rodzinie pojawiało, ale tak to właśnie wyglądało. I on się pisał z Brzezia i z już. Więc ten Wodzisław doszedł jako ważna miejscowość. W tytulaturze i w identyfikacji poszczególnych postaci. No i on też, podobnie tak jak i ojciec, był marszałkiem królestwa już za panowania Władysława Jagieły. Wiemy też, że brał udział w bitwie pod Grunwaldem i stał na czele chorągwi, która była chorągwią rodu zadorów, właśnie. Postać niezwykle ciekawa. Dla odmiany znowu jego synem był Mikołaj, znów związany bardzo mocno z Władysławem Jagiełą, a później po Śmierci króla pełnił różne ważne urzędy, Między innymi był pod krakowskim, był też starostą Korczyńskim, starostą wiślickim a w końcu też, podobnie jak jego ojciec i dziadek, został marszałkiem Wielkim Koronnym. No i właśnie po swoim ojcu, razem z bratem Janem, odziedziczyli rozległe dobra, w przypadku których już mamy szczegółowe informacje, co wchodziło w skład tych dóbr. Czyli były to dobra brzezie, z różnymi wsiami, między innymi z Szarowem i z Dąbrową. I było to miasto Wodzisław z takimi wioskami jak Klemencice, Zielonki, Świątniki, Osowiec, Łany, Zabłocie, Laskowa, Zakrzów, Pokrzywnica. Wszystko więc to jest w okolicy Wodzisławia, ale też do tych dóbr należały wioski nieco bardziej odległe, bo należące do powiatu chęcińskiego, na przykład Krasocin, czy dzisiejszy Mieczyn. To był ten majątek oczywiście jeszcze wzbogacony o Przyłęk, o Zamek i miasto to Landskorona, do którego znowu do tej Landskorony należało 16 okolicznych wsi. Dobrze, wspomnieliśmy o początkach Landskorońskich w Wodzisławiu, ale wiadomo, że tak jak mówiliśmy na początku, Wodzisław należał do nich aż do czasów współczesnych. My jednak jesteśmy w tej chwili w XV wieku, ale o kilku także ważnych postaciach warto pamiętać i nie możemy zapominać o nich, bo ściśle są związani z rozwojem miasta Wodzisławia. Między innymi dlatego, że pełnili różne ważne urzędy, funkcje, dostąpili wielkich zaszczytów, no i oczywiście. To się też przekładało na rozwój samej miejscowości, no bo prościej jest wspierać rozwój i przyczyniać się do. Kariery swojej rodowej siedziby, kiedy mamy jakieś większe możliwości. W tym XV wieku, o którym mówiliśmy przed chwilą, jeszcze na pewno warto by zwrócić uwagę na Przecława Landskorońskiego, takiego domniemanego hetmana kozackiego. Jak popatrzymy na innych Landskorońskich, no to rzeczywiście pełnili różne urzędy. Między innymi na przykład w XVI wieku wojewodą sandomierskim był Stanisław. Oczywiście nieraz w kontekście Wodzisławia, Mówi się o Samuelu, który był kasztelanem wiśnickim, kasztelanem sądeckim, starostą małogoskim, no i fundatorem obecnie istniejącego kościoła, który wystawiono na miejscu wcześniejszego, tego wymienianego właśnie w XIV wieku. No, Na pewno też warto pamiętać o Stanisławie, kolejnym Stanisławie, czyli hetmanie polnym, koronnym z przełomu XVI i XVII wieku. Był też biskup kamieniecki wśród lanskorońskich. Mam nadzieję, że jeszcze zdążymy o nim powiedzieć, bo on związany jest ze słynnym ołtarzem świętego Peregryna który znajduje się w kościele w Wodzisławiu. No i był oczywiście też wojewoda bracławski Maciej Landskoroński, który też jest przypominany właśnie w kościele. Był też Karol Landskoroński, bardzo mocno usytuowany na dworze wiedeńskim, słynny Archeolog, kolekcjoner, historyk sztuki, kawaler maltański, ojciec Karoliny Landskorońskiej, która żyła 104 lata, zmarła w 2002 roku i no pod koniec życia bardzo mocno z powrotem, można tak powiedzieć, związała się z Włodzisławiem. Chociaż oczywiście trzeba pamiętać, że była to postać niezwykła i taka renesansowa, można by powiedzieć, przed II wojną światową. Kierowała Katedrą Historii Sztuki na Uniwersytecie Jana Kazimierza w Lwowie. W czasie II wojny światowej działała w Związku Walki Zbrojnej, a później w Armii Krajowej. Była przez trzy lata więźniarką obozu koncentracyjnego niemieckiego w Ravensbrück. A następnie, po II wojnie światowej, Interesując się niezwykle mocno sztuką włoską i Italią, założyła w Rzymie Polski Instytut Historyczny, założyła też Fundację Landskorońskich Zbrzezia. No już nie mówimy o aspektach dotyczących armii generała Andersa, gdzie bardzo mocno też działała, no ale potem te jej lata dotyczące właśnie tego mecenatu sztuki są niezwykle ważne, dlatego że i Instytut, i Fundacja zgromadziły liczne dzieła, które następnie Karolina Landskorońska w dużej mierze przekazała na rzecz różnych instytucji naszego państwa przekazała Zamkowi Królewskiemu w Warszawie 37 bardzo cennych obrazów, tym dwa dzieła Rembrandta. Przekazała też kolekcję obrazów średniowiecznych i renesansowych. Zamkowi Królewskiemu na Wawelu. To była taka kolekcja prawie 90 dzieł, głównie włoskich malarzy, ale też m.in. obrazów na przykład, i rysunków Jacka Malczewskiego. Również do swoich kolekcji darowizny Karoliny ranc otrzymały takie placówki jak Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. No więc to była taka postać. Nic więc dziwnego, że w lesie, w Sielcu między Wodzisławiem a Sędziszowem współcześnie urządzono taką ścieżkę przyrodniczo-historyczną, która nosi imię Karoliny Lanskorońskiej i tam takie pomnikowe drzewa, które osiągnęły niebywałe rozmiary, niebywały wiek, otrzymały imiona niektórych przedstawicieli rodu Lanskorońskich. Więc możemy zapoznać się z tymi postaciami, wędrując, no właśnie, przez taki teren należący do Lanskorońskich i zarządzany do 1945 roku przez przyrodniego brata Karoliny, Antoniego. I no właśnie, jak mówimy o tych związkach Karol Landskoroński, ojciec Karoliny i ojciec Antoniego, to też musimy mówić o okresie tej rodziny. Dlatego, że na Karolinie Landskorońskiej skończyła się historia Landskorońskich. Czyli już nie ma przedstawicieli tej rodziny, linia wygasła, ale Karolina Landskorońska przed śmiercią usynowiła księcia Jana Lubomirskiego, który używa teraz nazwiska Jan lubomirski Lanskoroński, no i on to całe dziedzictwo Lanskorońskich przejął. To są takie sytuacje spotykane w naszych dziejach, nie tylko dawnych, ale i współczesnych, kiedy, żeby właśnie ta pamięć nie zaginęła, tej słynnej rodzinie o jej dokonaniach, no to ktoś nowy podejmuje całą tę spuściznę no i potem z tą spuścizną się identyfikują kolejni potomkowie, więc miejmy taką nadzieję, zresztą Wodzisław cały czas przypomina te motywy w czasach nam bardziej no, współczesnych, no bo wiadomo, że tuż po II wojnie światowej było to utrudnione, ale ma też do tego podstawy, bo rzeczywiście społeczność jest bardzo zaangażowana w tych kontaktach, upamiętnia różne wydarzenia i różne postacie, no a też powiedzmy tak, że ważnym powodem do tego jest fakt, że Landkorońcy zdecydowali, iż ich nekropolia rodowa będzie się właśnie mieściła w Wodzisławiu. Stąd w podziemiach kościoła są liczne groby przedstawicieli tej rodziny, no i w samym kościele też w wyposażeniu jest wiele dzieł kupionych, sprowadzonych, podarowanych właśnie przez lancorońskich, czy też tablice rzeźby popiersia poświęcone tej rodzinie. Czyli no, z rodziną można się zapoznać rzeczywiście w Wodzisławiu bez najmniejszego problemu. I właściwie na każdym kroku to nazwisko. Wodzisławiu musi się pojawić. W dalszej części naszego programu też jeszcze nazwisko Landskorońskich wielokrotnie padnie, bo na jedno zagadnienie na pewno musimy zwrócić uwagę, czyli czasy reformacji, gdzie Wodzisław był dość silnym ośrodkiem kalbinizmu tutaj w regionie. No i tutaj też pojawi się pewnie ta informacja o tym kościele, o którym wspominaliśmy o tym drewnianym wcześniejszym, a w jego miejsce później został wybudowany, murowany, bo ten kościół właśnie został oddany Kalwinom. Tak, czyli bardzo dużo różnych spraw raptem w tym jednym tylko momencie dziejowym nam się pojawia w momencie reformacji, ale jak wiemy no to jest wspaniałe też zagadnienie niezwykle intrygujące i ważne dla dziejów całego regionu świętokrzyskiego, a szczególnie do takich miejscowości, które były. Głównymi ośrodkami Reformacji. Przy czym oczywiście pamiętamy, że z jednej strony ten odłam związany z kalwinizmem rozwijał się niezależnie od tego, że pojawiła się ta rewolucyjna tendencja związana z braćmi polskimi. No i Wodisław, mimo że również był tutaj zbór braci polskich, czyli uznawany za taki radykalny, który stał się powodem, jak pamiętamy, rozdzielenia zboru na zbór większy, czyli kalwiński i mniejszy, czyli ariański, w pińczowie to nastąpiło. No i w wielu miejscowościach ten Nurt ariański jako plebejski, ale właśnie bardziej radykalny, był hamowany i unikano związania się z przedstawicielami tego właśnie nurtu. I Wodisław, no tak, mimo że, jak mówimy, istniał tutaj też zbór ariański, utrzymał tę rolę ośrodka kalwińskiego. Podobnie jak Secemin, to były dwa takie nasze silne ośrodki kalwińskie. No, i znów ten motyw takiego właśnie XVI wieku, i następnie przełomu XVI i początku XVII wieku jest niezwykle interesujący. Dość więc powiedzieć, po pierwsze, jak wyglądał wtedy, Wodzisław, jakim był ośrodkiem. Możemy się o tym przekonać na podstawie takich danych o charakterze społeczno-gospodarczym. Czyli z tego okresu kalwińskiego, drugiej połowy XVI wieku, wiemy, że miasto płaciło 16 florenów szosu. Szos to był taki podstawowy podatek, który płacili mieszczanie na rzecz Skarbu Państwa. Początkowo on wynosił 2 grosze od jednej grzywny majątku który wyceniany był majątek na grzywny i od każdej grzywny płaciliśmy jako mieszczanie dwa grosze, a później już był ryczałtowy. No więc ten najważniejszy taki podatek mieszczański. Co oznacza, że Włodzisław był raczej ośrodkiem średniej wielkości. No i wiemy też, że wtedy płacił Włodzisław od trzech łanów miejskich, tyle więc było tej roli. Od jednego koła młyńskiego, czyli młyn na tą mozgawą musiał się znajdować, że było ośmiu komorników, dwóch krawców, dwóch kuśnierzy, czterech tkaczy, czterech szewców, dwóch kowali dwóch rzeźników, jeden kołodziej, jeden bednarz, jeden miecznik, jeden balwierz i czterech piekarzy. A więc no, typowy taki ośrodek o charakterze rzemieślniczym, można by tak to powiedzieć. Wodzisław tak wtedy wyglądał. I to są dane z 1581 roku, ale już wtedy właśnie Wodzisław pod wpływem Jana Lanskorońskiego był ośrodkiem kalwińskim od roku 1551. Wtedy to właśnie Jan Lanskoroński zamieszkał Zmienił kościół na zbór, czyli, no co, zrobiono tak, jak to robiono wszędzie. Usunięto całe wyposażenie, spalono to przed kościołem i urządzono najzwyczajniej siecie zbór, czyli po prostu taką salę dyskusyjną, bo takie było założenie. W okresie reformacji, niezwiązaną właśnie z tymi przedmiotami kultu rzymskokatolickiego. No a rozpoczęło się to, co było charakterystyczne dla tego ruchu, czyli no właśnie wielkie dyskusje, i można by tak powiedzieć, że analizując różnych pastorów, którzy wtedy działali dzięki wsparciu właścicieli, bo to tak zawsze wyglądało, to możemy powiedzieć, że no, ta mozaika była dość taka specyficzna i różnorodna, no bo po pierwsze, był tutaj Marcin Krowicki, najpierw ksiądz katolicki, później kiedy właśnie pod wpływem reformacji zaczął zastanawiać się nad zasadami religii nad samą doktryną kiedy zaczął pisać na ten temat kiedy dyskutował był takim polemistą bardzo znanym no to włączył się na przykład w działalność tych którzy dokonali przekładu Biblii brzeskiej słynnej też przecież z naszym regionem związanej na język polski no i Potem okazało się, że związał się z ruchem kalwińskim, a następnie z ruchem mariańskim. No, czyli ta jego droga życiowa była skomplikowana, no, ale jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że na początku XVII wieku on, jeśli chodzi o jego pracę, no to trafił na indeks ksiąg Zakazanych, który to indeks został przez biskupa krakowskiego Bernarda Maciejowskiego opublikowany, no i to najlepiej pokazuje, że no, był jednak Krowicki wybitną postacią w ruchu reformacyjnym. No i potem kolejni właśnie przedstawiciele tego ruchu działali w Wodzisławiu aż do 1613 roku, kiedy to wnuk Jana Landskorońskiego, Samuel właśnie Landskoroński Dokonał tej odwrotnej sytuacji, czyli usunął ze zboru całe wyposażenie, spalił to i wprowadził z powrotem Kościół rzymsko-katolicki do dziejów Wodzisławia, fundując ten kościół, który oglądamy współcześnie. A więc kościół ten ma tę swoją genezę na początku XVII wieku. Jak oglądamy samą świątynię, to widać wyraźnie, że troszeczkę nam przypomina nawet jakieś starsze nieco. Świątynie, bo takie ma wielkie przypory, ale też to był taki czas właśnie renesansu, jeśli chodzi o samą budowlę, to tak stylowo trzeba by ją nazwać. Później w XVIII wieku nastąpiła zmiana wyposażenia, więc już jeśli chodzi o środek kościoła, to mówimy o barokowym, a do tego dochodzą też klasycystyczne. Czyli mamy taką bardzo ładną mieszankę stylów i architektonicznych, i artystycznych. No i w związku z tym bardzo dużo możemy zyskać, gdy nas te wątki interesują. Chcemy się czegoś nauczyć z punktu widzenia na przykład historii sztuki. Nie tylko z punktu widzenia samej religii i wątków religijnych, ale też z punktu widzenia szerzej historii sztuki, oglądając ten kościół fundowany przez Samuela Lanskoleńskiego, czyli wnuka Jana. A więc, no, tak to rzeczywiście było. 1551-1613, czyli popatrzmy, no, 62 lata, kiedy ten zbór istniał, czyli dwa pokolenia. Tak się to przyjmuje. A więc, no, nie dziwi nas dziadek. A później wnuk zmienia tę sytuację. To też były czasy, pamiętajmy o tym rokoszu zebrzydowskiego, o którym nieraz mówiliśmy, i po tym rokoszu wielu przedstawicieli reformacji z powrotem wracało na łono kościoła rzymskokatolickiego. No i tak się stało również w Wodzisławiu. Jesteśmy w XVI wieku, zakończyliśmy wątek kalwiński związany z Wodzisławiem. Nie możemy pominąć kolejnej kwestii bardzo ważnej, czyli ludności żydowskiej, która pojawiła się. Pierwsze zmianki o tym mówią na przełomie XVI i XVII wieku. I ściśle Żydzi związani z miastem, ponieważ zaraz po tym, jak się pojawili, szybko ta populacja się powiększała. W pewnym momencie nawet stanowili ponad 73% mieszkańców. No i związana była z tym miastem, Aż do II wojny światowej, kiedy likwidowano getto w Wodzisławiu, wywieziono Żydów Wodzisławskich do obozu koncentracyjnego w Treblince. Natura nie znosi pustki, czyli po likwidacji tego kalwińskiego ośrodka, okazało się, że właśnie społeczność żydowska mogła być takim motorem napędowym, chociaż oczywiście tak nie do końca, dlatego że no, musimy mieć świadomość tego, że w Wodzisławiu bardzo dużą część społeczności stanowiła biedota, tej społeczności żydowskiej. Na przykład w XIX wieku było tylko. Trzech takich znaczących kupców wprawdzie Żydzi wodzisławscy prowadzili handel również na przykład międzynarodowy, trzeba o tym pamiętać, ale jednak no, to profesor Wiesław Caban kiedyś dokonał takich obliczeń dotyczących między innymi właśnie też społeczności wodzisławskiej i z tych obliczeń wynika. Że najmniejszą grupę, ale też najbogatszą, oczywiście stanowili kupcy, i tylko tych trzech Wodzisławioni dysponowali majątkiem powyżej 10 tysięcy srebrnych rubli w XIX wieku. 27% trudniło się wyrobnictwem, 21% rzemiosłem, 3% wykonywało takie wolne zawody, czyli np. bakałasz, czyli nauczyciel, felczer, cyrulik, muzyk albo rzezak furmaństwem trudniło się 2%, a z rolnictwa no niewiele, bo ponad 1,5%. Czyli no, to jest najlepszy też dowód na to, że ta duża liczba mieszkańców Wodzisławia, no, jednak nie przekładała się tak bardzo na, na wielkie znaczenie tej społeczności, bo demograficznie przecież jak popatrzymy na przykład na okres międzypowstaniowy w XIX wieku, to Wodzisław był największym miastem w powiecie jędrzejowskim, nawet Przewyższał Jędrzejów, który był przecież no, takim ważnym ośrodkiem, bo w tym okresie międzypowstaniowym w Wodzisławiu mieszkało 1760 osób, a w Jędrzejowie mniej niż 1500. To wiązało się oczywiście z tym, że od wieków Wodzisław, w tym właśnie ta społeczność, potem żydowska z tego bardzo mocno korzystała, znajdował się na tym słynnym trakcie toruńskim, czyli z Krakowa na północ Polski. Potem ten trakt nazywany był traktem warszawskim oczywiście no my najczęściej go kojarzymy jako trakt warszawski, no, ale najpierw to był przede wszystkim trakt toruński, No i niestety sytuacja jak mówimy o takich wzlotach i upadkach wielu miejscowości. Sytuacja losowa związana z przebiegiem właśnie tras komunikacyjnych spowodowała załamanie rozwoju wodzisławia. Nie wiadomo, jak by on dalej wyglądał, gdyby ciągle na tym trakcie ważnym komunikacyjnym się znajdował. Natomiast no, w drugiej połowie XIX wieku wybudowano piątą w Polsce, w Królestwie Polskim ówczesnym linię kolejową, zwaną Iwan-Grodzko-Dąbrowską, czyli z dzisiejszego Dęblina do Dąbrowy Górniczej. To jest ta linia, która przechodziła przez Kielce. Ten pierwszy pociąg przejechał w 1883 roku i ta linia spowodowała, że ten dawny trakt stracił na swoim znaczeniu. Czyli takie miejscowości jak Małogoszcz, Sopków i również Wodzisław, znajdujące się wcześniej na tym trakcie i mające wielkie znaczenie jeszcze, mimo załamania w XVII wieku, bo po Potopie Szwedzkim musimy mieć tę świadomość, mimo załamania w wyniku na przykład licznych pożarów, które Wodisław też bardzo często dotykały, to jednak one miały znaczenie, ale w drugiej połowie XIX wieku do pierwszorzędnego znaczenia doszedł Jędrzejów i przede wszystkim Sędziszów z tą stacją ważną, swoją kolejową. No i Wodisław wtedy niestety na znaczeniu stracił. No i również ta społeczność żydowska miała wtedy problemy z utrzymaniem się, dlatego, że handel, właśnie, rzemiosło no już nie odgrywały takiej roli w Wodzisławiu. No i jak mówiliśmy właśnie te tragiczne momenty II wojny światowej, które, no niestety, dzisiejsza trasa komunikacyjna trochę zakłóciła dlatego, jeśli chodzi o pamięć, dlatego że no, pamiętamy, że kiedyś przez Wodzisław się przejeżdżało. Bardzo lubiłem zatrzymywać się zawsze na rynku w Wodzisławiu jadąc na przykład na południe w stronę Krakowa, ale potem jedna obwodnica, a teraz ta druga spowodowały, że omijamy Wodzisław. No i tam na rynku się kiedyś też niewiele działo, ale teraz już nic niemalże się nie dzieje, no bo wszyscy wiedzą, aha, no tu jest Wodzisław, ale nikt do tej miejscowości bez powodu nie zagląda. No a tymczasem, no warto było naprawdę, warto byłoby się w Wodzisławiu zatrzymać, właśnie te ślady społeczności żydowskiej obejrzeć. Niestety ta trasa przechodziła przez cmentarz związany właśnie i z pochówkami ale też właśnie z tą, z tą tragedią II wojny światowej, bo przecież tam rozstrzelano początkowo 50 osób, a później 318, kiedy likwidowano to getto, więc no, miejsce tragiczne. Nawet pomnik trzeba było przesuwać, no, no bo trasa po prostu komunikacyjna tędy wiodła, ale też Wodzisław, to przecież są interesujące wydarzenia powstania styczniowego I wojny światowej, przecież na miejscowym cmentarzu spoczywa słynny VIII Ułan Beliny, czyli czyli Sław Bankiewicz, skaut, więc naprawdę powodów do tego, żeby zatrzymać się w Włodzisławiu jest bardzo dużo. Choćby kadrówka, która co roku przecież przechodzi przez Włodzisław. Ale oczywiście, między innymi właśnie z powodu skauta i tego zaangażowania społeczności w różne wydarzenia w walkach narodowo-wyzwoleńczych. Wspominaliśmy, już nie zdążymy powiedzieć o tym ołtarzu Peregryna, może kiedyś zdążymy przy okazji, jakoś sumujemy, może tego świętego Peregryna i, i różne Osoby, które w naszym regionie używały imienia Pielgrzym, to ciekawy wątek, myślę, że, że zasługujący też na naszą uwagę kiedyś. Więc no, powodów do tego, żeby w Wodzisławiu być zwiedzać tę miejscowość, poznawać różne szczegóły jest po prostu tak wiele, że ten sygnał iż wodzisław jest teraz miastem powinien nas skłonić do tego, że no, odwiedzajmy wodzisław, bo na pewno na to zasługuje. Pamiątką po społeczności żydowskiej są ruiny synagogi. dlatego jeżeli będziemy w wodzisławiu, to na pewno warto także podejść i zobaczyć. tam są takie tabliczki informacyjne dotyczące tego i synagogi, także kilka ciekawych informacji zyskamy. Zapraszamy do Wodzisławia, a my już kończymy dzisiejszy program. Dziękujemy za uwagę Cezary Jastrzemski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Robert Szumielewicz.